Cześć Boże, witam serdecznie, witam w nowym roku. Jestem na kolejnym etapie, na kolejnym odcinku pierwszego etapu mojej pielgrzymki z Katedry Wrocławskiej przez Jasną Górę do Matki Boskiej Obertyńskiej w Obertynie. Jestem na stacji Częstochowa Gnaszyn. Tutaj ukończyłem ostatni odcinek mojej pielgrzymki, no i stąd zostało tylko 6 km. Czyli za godzinkę będę na Jasnej Górze. To będzie radosny dzień. Zapraszam wszystkich. No i dotarliśmy. Jesteśmy na Jasnej Górze. Mówię jesteśmy, bo jestem dzisiaj z Elą. Ela się uśmiechnie ładnie. Tak. Ela to moja żona, dla tych osób, które Eli nie znają. A teraz idziemy się pokłonić Matce Bożej. Przychodzimy do Ciebie, Matko Boża, razem z mędrcami, aby w Twoich matczynych ramionach odnaleźć Jezusa, jedynego Zbawiciela człowieka, i razem z nimi złożyć Mu hołd. Amen.
poświęcone niepokalanemu sercu Maryi, aby wspólnie zaśpiewać najstarsze hymny uczci Bogu Rodzicy Dziewicy Maryi. Pragniemy serdecznie pozdrowić Jego Świątobliwość Ojca Świętego papieża Franciszka, papieża Benedykta XVI. Seniora. Rozumiemy, jak powinniśmy rozumieć prawdy wiary, a więc te prawdy, które Bóg nam objawia. Zawierzyć, to znaczy związać swoje życie z Maryją. I dlatego może, ponieważ świadectwa będą później po mszy świętej, to ty ja chciałbym złożyć takie świadectwo. I piszemy o wszystkim. Ktoś ma problemy, bo ktoś nie mógł spowiedzi, nawet nie tylko zawierzacie swoje rodziny, ale możecie też zawierzać swoich bliskich czy swoich znajomych, bo takie będziecie później słyszeć na pewno świadectwa, gdzie ktoś kogoś zawierzył. Wasze problemy też finansowe proszę też zawierzyć. To wszystkie problemy jakieś takie, powiedzmy, sądowe, niesądowe, to wszystko o tym piszemy. Teraz wszyscy ci, którzy są młodzi, że są znacznie niespokojnie nadzieją, bo teraz będzie mówiła do was Emilia, ile to musiała przejść, jak musiała pewne rzeczy uporządkować, żeby stać się żoną i matką. Także musicie, kochani, wiedzieć, tutaj mamy babcie, wysyłajcie swoich pupilków do nas na spotkania niespokojnie nadzieją, czyli tych, którzy szukają mężej żony. Czyli żony mają szukać. Nie trzymajcie ich tam u siebie pod kloszem. Jedzenie im dajecie, pasujecie, wszystko później żywić nam się nie chcą. Tak. Ja już dawałam sobie obszerne świadectwo, powtórzę, dla wszystkich tych, którzy szukają dobrego męża, którzy marzą o tym, żeby mieć potomstwo, to bardzo, bardzo polecam, aby się zawierzyli Matce Bożej i prosili dokładnie. Sercu Matki Bożej. Ja prosiłam parę lat temu o dobrego męża, takiego dostałam co prawda parę lat później, ponieważ nie byłam jeszcze gotowa na to przyjąć tak wspaniałego męża. To opisałam go dokładnie, łącznie z Niemkiem, bardzo dokładnie. Aczkolwiek zapomniałam dodać, że mam być Polakiem, więc Matka Boża ma super policję, bo dała mi armata. Więc mam kółko, Matkę, kółkolkę. Zawierzyłam też oczywiście Litwanką, prosząc o potomstwo. I nasza Julka poczęła się w święto Matki Bożej Częstochowskiej. A poczęła się co prawda 3 tygodnie wcześniej. Zupełnie niespodziewanie akcja porodowa zaczęła się 3 maja, czyli święto Królowej Polski. Więc wszyscy ci zainteresowani trzymali kciuki, mówiąc, musisz się pospieszyć, żeby było super świadectwo, żeby urodziła się to święta. Urodziła się 55 minut po północy. Pani Emanuele, śmieję się, jeżeli nie byłoby zmiany czasu, to urodziłaby się święto Matki Bożej Królowej Polski. Która potrafiłaś przemienić stajnię dla zwierząt w dom dla Jezusa. Przemień czułością i delikatnością Twego niepokalanego serca nasz ludzki świat, naszpikowany nienawiścią do Boga i człowieka, w oazę miłości i pięknego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na słabo ze złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta, tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Abyśmy pozostali wierni Chrystusowi w Jego Kościele, wzywamy potężnego wstawiennictwa świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, o Bogu ochroni na raczu, pokornie o prosimy, a Ty Bogu niebieskim zastępu, szatana i inne duchy złe, które nas w ogóle dusz ludzkich po tym świecie ochronną, mocą Bogu stronę Twojego. Amen. Wszystkie intencje naszych serc i tych, którzy tak bardzo prosili nas o modlitwę na Jasnej Górze, oddajemy Matce Bożej. Ufamy, że Bóg, który przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzył ludzi łaską wiecznego zbawienia, sprawi, że doznamy orędownictwa dziewicy, przez którą otrzymaliśmy Chrystusa, dawcę życia, i otrzymamy wszystko, o co z wiarą w tym miejscu prosimy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, raczej radzić potrzebami.